Witamy Państwa. Jest sobota, drugi dzień marca i po długiej zimowej przerwie wracamy do poważnego grania. W pierwszym meczu 2019 roku KS Legnickie Pole rozegra swój pierwszy mecz w ramach ćwierćfinału Okręgowego Pucharu Polski, a naszym przeciwnikiem jest czwartoligowa Orla Wąsosz. Mecz rozgrywany będzie w Lubinie, a rozpocznie się o godzinie 17. Sponsorami klubu kibica są piroshop.pl, Michał Złodzi, producent gadżetów dla kibiców oraz firma Saler. Już teraz przedstawiamy Państwu skład, w jakim rozpocznie się dzisiejsze spotkanie. W bramce wystąpi Alan Kopystiański, w linii obrony od lewej Czuchnicki, na środku Dominiak, a po jego prawej stronie zagra Lesiak. W pomocy trener Skwarek postawił na Plecetego, w środku Alvin, defensywnie ustawiony Chreczany oraz Kaściszyn. Na prawej stronie zagra Wyżga. W ataku oczywiście duet braci Wasilewskich, od lewej Marcin, a po prawej stronie zagra Adam Wasilewski. Na ławce rezerwowych znaleźli się Kozłowski, Kubań, Pelczar, Adach, Sochacki i Kukla. Trenerem zespołu wspominany już wcześniej Dariusz Skwarek. Materiał przygotował klub kibica KS Legnickie Pole.